Witam Was w kolejnym odcinku programu High Five. Dziś będę jeździł 625-konnym BMW M5 Competition na Uberze w Warszawie. Pasażerowie spodziewają się Opla Meriwy. No i dzisiaj moim Oplem Meriwą jest Tempiona. Zaczynamy! Dzień dobry. Napisane mam Opel. No to jest Opel. Opel M5, tak. Z przodu jest więcej miejsca, zapraszam. Zapraszam. Szybko dojedziemy, mogę pan otworzyć bagażnik? Tak? Dobra, już. Śmiało, zapraszam. Jak było na plaży? Fajnie, bardzo fajnie, tylko że pogoda się skończyła. Z pogodą to tak jest w Polsce. Jak ktoś chce kupić cabrio, to mówią na niego szaleniec. Patrzę co innego. A jaki samochód w aplikacji się wyświetla? Opel chyba jakiś. A no to Opel. A to jest Opel? A to BMW. To jest BMW. A to coś z kurde. A jeszcze te czasy takie przyszły. Jest okej, czy zwolnić? Nie, za wolno, za szybko. Za wolno słyszę. Mówię, kurde, więcej się nie da. Jest pani stewardessą. Jestem stewardessą. Ale ja jestem spostrzegawczy. No, super. Jest ale pani... nie każdy się domyśli, naprawdę. Tylko co mnie pan dowiezie, a co to za auto? I takim pan będzie jeździł Boltem? Co tam? Co się stało? Jak to? No nie wiem, co to za... A mogłyśmy wziąć dłuższy kurs. Śmiało. Ej, możemy pojeździć tak dookoła sobie. A zapłacę dużo więcej. Nic nie zapłacicie. Co? Tutaj w tą. To jeździ. I do Legionowa? Tak. No to ekspresowy kurs. Super. World stopper, Marta. Będziemy przed Google Maps. To dobrze, bo wszystko zdążę zrobić. Ja martwiłam, że jeszcze obiad muszę ugotować, to tamto do notariusza jechać. Spoko. Myślałam, że się nie wyrobię. To będziemy wcześniej. Lubicie szybką jazdę? Lubimy, pewnie Albert bardzo lubi. No to jedziemy za szybko. Za kierownicą. Za kierownicą? Co mówisz? Mówię, że bardziej za kierownicą lubię właśnie prowadzić. No to mówisz i masz. Kontrolę. Co, serio? Masz prawo jazdy? No mam. No to ja mam pozwolenie. Mogę ci dać. Szybko się zamieniamy. Ojej. Nie pozabija nas, chłopak? Myślę, że nie. Dobrze, że jeździ. Na trochę co dzień. Się boję. Ale to chwilę mogę wam dać. Nie ma problemu. Dzień. Drive jak tu wrzucamy? Do siebie? Nie, tutaj. W bok. Dobra. Już prosto, jedziemy. Tylko silnik trzeba włączyć, wyłączył się. I teraz drive? I do boku. Do boku. Jeszcze raz do boku, no. Dobra. I jak ci się podoba? Jestem pierwszy raz kierowcą Ubera, który siedzi z tyłu. W której firmie dałem takie samochody? Chyba też zmienię pracę. Słuchajcie, mała przerwa. Kursów nie ma, ale to jest bardzo dobry powód, żeby podzielić się z wami super informacją. Tydzień temu dostałem telefon od Helpfind. Podsumowanie naszej dotychczasowej współpracy. Jestem w totalnym szoku. Łącznie zgłosiliście do Helpfind szkody zaniżone o niemal 500 000 zł. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, Helpfind to firma, która dopłaci wam do waszego odszkodowania. Tak, wiem, brzmi to zbyt pięknie, ale ja sprawdziłem to na własnej skórze, wy również sprawdzaliście. Ja dostałem dopłatę ponad 3,5 tysiąca zł do swojej szkody z przeszłości. Sprawdziliście to również i wy. Dostałem od was masę wiadomości na Instagramie o tym, że dostaliście pieniądze 2 dni po wysłaniu zgłoszenia. Cieszę się, naprawdę cieszę się, że mogłem pomóc wam odzyskać wasze dodatkowe pieniądze. A jeśli nie korzystałeś jeszcze z Helpfind, a miałeś w ciągu ostatnich 3 lat stłuczkę czy poważniejszy wypadek, zweryfikuj, czy ubezpieczyciel zaniżył twoje odszkodowanie. Aby to zrobić, kliknij link pod filmem i uzupełnij bezpłatny, prosty formularz kontaktowy i sprawdź, ile ty kasy masz do wzięcia. To ciebie nic nie kosztuje i możesz tylko i wyłącznie zyskać. Pamiętaj, lecę dalej. Jak z tyłu wrażenia za pierwszym razem? Z tyłu są straszne, tylko błagam, uwaga. No, na wszystko. Nie, zwolnimy trochę może. Dobra. Uuu, dużo pewniej się czuję tutaj. Tak? Tak. O Boże. O Jezu. Tarararantan, jeszcze żyję. Nie, ze mną pani nie zginie. Nie no, to jest... klasa. Lusterka też fajne. Moja córka tak lubi. Wysłała mi...
zdjęcie screena. Ja patrzę, tam 200, no 180. 180? Tak. Kto tyle jeździ? No, do Dominik właśnie. Ja pierdzielę, zabić się można. Tu w prawo będzie. Dobrze. Tutaj teraz? Tak. Brzmi? Nie, to wydech. Mogę pani puścić jeszcze raz? To wydech. A, no. A, no tak. Tak jakby grzmiało. Bez przepięcia biegu, ale amator ze mnie. Ładna, tam bardzo. Nie jeździłam jeszcze takim. Pani Dagmara? Tak, tak. To ja jestem pani kierowcą. Dobrze, proszę pana, czy mógłby pan dostarczyć na ten adres śpiwór? To jest tylko ten, tam. Nie no, to musi coś być. Kto by śpiwór aplikacją przewoził? Nie no, trzeba coś śmiesznego z tym śpiworem wymyślić. Mi, jako kierowca aplikacji, też należy się jakaś drzemka w trakcie pracy, nie? Emocje rosną. Też po prostu bardzo lubię samochody i kiedy tak wyjeżdża w tylko pan, patrzę na samochód i mówię, bardzo fajny samochód. A dziewczyna mówi, no ale to nie może być nasza taksówka, to powinien być Opel ten. Meriva. No. Tak można tak też jeździć nie tym samochodem? To może prowadzić do jakichś tych... To się ja wypatrywałem cały czas Opla i... Mam nadzieję, że mnie nie podpitoli mnie pan. Nie. I co, jakieś będziemy się ścigać w międzyczasie, żeby odrobić koszta tego samochodu za taki przejazd? Możemy się pościgać. Przyspieszenie to czuć tak jednak teraz, jak ruszyliśmy. Nie no, to mogę panu na sportowy tryb ustawić, bo to był taki tryb dla dziadziusia. Właśnie faktyczne rzeczy to też piszą gdzieś tam w komentarzach czy coś, że czasami te elementy wykończenia. I co, gdzie chcecie? Tu będzie w porządku? Tu będzie git. No, no mogę wycofać, to wam pokażę jak wydech brzmi. Dzięki. Super było, dzięki. Bardzo wam dziękuję. Bardzo szybko, bardzo miło. Przyjemność po mojej stronie. Przyjemnie. Proszę bardzo. I super, dzięki. Do was do pana. Tak, jestem trochę zakołowana teraz, ale wszystko. Wszystkiego dobrego, miłego dnia, do widzenia. Tak, widzę panią. Pani Dresia. Dzień dobry. Siema. Siema. Poznam cię. Kurde, to bardzo miło. Zapraszam. Dla koleżanki naczki Bolta zamówiłem. No to idealnie. A zrób to jeszcze raz. Tak, high five, no. To ty? Cześć. Mordo, kurwa. Nie, sobie autobusem nie. Wrócimy, kurwa. Co się dzieje? Ja jadę. Tak? Zapraszam, do przodu. Biorę od ciebie numer. Od niej. Dobrze. Od niego. Będziemy sobie iść. Nie ma problemu. Na rafrajerzy. A wy z buta, co? Piona. Bo ty się nazywasz Kamil. Tak. No to idealnie. Tak. Tak, właśnie. Miło mi. Świetlana. Słuchaj. No. Jak się nazywasz? Marta. Marta. Kamil. Kamil. Lubisz szybką jazdę? Może być. O Jezu. Ja się chcę dopłacić. No proszę pasy zapiąć. O, okay. Wow! No przepraszam, nie wyczułem tego auta. Super! Jezu, jesteś blondynem, jak fajnie, Jezu. Ja jestem blondynem? No! Z pierwszą osobą... Jestem siwy, Boże! Pracuję w strip clubie, jestem jako? Barmanką. A, już myślałem, że cię pociągnę za język. Nie, ale tak tańczę jak ten, ja uczyłam się tańczyć. Jak trzeba. Ale jak trzeba, jak muszę, a nie, że jestem zatrudniona jako ten, ta osoba. Okej. Okay. Nie, nie interesują mnie takie rzeczy. No, dziwnie, że taki samochód. No. Tak? Czemu? M5 Competition? Nie zdarza no, się? No bo za drogi samochód. Za drogi, no tak, 800 tysięcy. Nigdy jeszcze tak nie jeździł. Bardzo mi było miło. To mi było cię poznać. 5 gwiazdek. 5 gwiazdek, nawet ci dam 6, jak się da. Nie da się. Da nie się da 5. Się? A, ale nie daj mniej. Nie dam ci mniej, na pewno nie. Wszystkiego dobrego. Dostojny jesteś, żeby dać ci mniej. Cześć, na razie. Bardzo wam dziękuję. Byliście przemili jako pasażerowie.
było na tyle. Było jak zawsze dużo adrenaliny, duże zaskoczenie, trochę strachu, ale przede wszystkim bardzo dużo dobrego humoru. Samochód jest od firmy Dealer. Bardzo dziękuję firmie za udostępnienie samochodu. Pamiętajcie o ofercie HelpFind, dopłaty do odszkodowań. Wszystko znajdziecie w opisie. Ja się z wami żegnam, wbijajcie na Instagram. Pamiętajcie również o subskrypcji, bo to jest głupie, ale ważne. Trzymajcie się, do następnego, cześć!